Witam w kolejnym odcinku Lords of the Fallen. Wow, dlaczego ja mam tak mało życia? No tak, bo ulepszyłem się, ale nie odpocząłem po ostatniej walce. Uciszony święty. 18 zgonów chyba licznik naliczył, nie? To jest mniej niż Pieta, ale walczyło się mniej przyjemnie niż z Pietą. Ten boss był upierdliwy, tak? To jego znikanie, dużo downtime'u. Natomiast udręczna więźniarka MVP zdecydowanie pomogła. Fajnie nawalała do niego z dystansu. Oczywiście jeśli chodzi o pomoc tych NPC-tów, no to ich zniszczenia są minimalne. Wjeżdżałem tak za 30-40 w większości przypadków, nie? Tutaj jest powrót do wioski, ale my chcemy iść tam, nie? Boss rzadko ich targetuje, czasami ich targetuje, więc kilka ciosów skierowanych na nich. No i dwa takie czy trzy obszarowe ataki i ona nie żyła, nie? Więc z tego konia, który robił. Więc ta pomoc z NPC-tów, wiecie, to jest bardziej placebo niż realna pomoc, tak? Tak naprawdę przydają się, zbiją może jakieś 5% paska bossa, no i są targetem na kilka ataków, nie? Dobra, tu już chyba nic nie ma, to mogę eksplorować dalej. Na pewno warto chyba... No właśnie, pytanie. Czy ja... Wiecie co, podejdę sobie jeszcze do szczątków. Za co muszę pochwalić tę walkę, to zdecydowanie to, że były te dodatkowe nasze robale, tak? Te byty z Umbralu, jak to się tam nazywa, które można było eksplodować i które wjeżdżały bossowi w zniszczenia. Nie, to było fajne. Taka mechanika jest rzadka w sumie w Souls-like'ach, nie, że coś pomaga walczyć z bossem. Natomiast było to tam z tego powodu, że boss sam miał te mechaniki, które były upierdliwe, nie? Ten jego koń i to, że znikał pod wodą, no wiecie. Więc te robaczki tutaj posiewane miały, dalej są czy już zniknęły już, no. Miały nieco kontrować tego jego konia, no ale to wiecie, no się kończyło tym często, że próbując wysadzić, bo to trzeba było w odpowiednim momencie, naprawdę timing musiał być idealny, żeby go móc zrzucić, nie? To się często kończyło tym, że po prostu tratował mnie na tym koniu, nie? Więc no. Czy te kilka, może raz czy dwa mi się udało go zrzucić, nie wiem, czy nawet w walce, którą wygrałem, udało mi się go chociaż raz zrzucić. Chyba potem po prostu przestałem to robić, bo to się nie opłacało. Czy te wiecie, czy te raz czy dwa jego zrzucę, czy to się opłaci, nie wiem, poczekać te parę sekund, aż przebiegnie i ryzykować utratą czerwonego krzyża, utratą zdrowia. To było zbyt ryzykowne, żeby to się opłacało. Oczywiście znowu, w idealnym świecie, gdzie masterujemy timing, no to jest super, nie? No ale znowu też nie walczymy z tym bossem tak długo, żeby, wiecie, z tymi mobkami, no to walczymy już po któryś kilkadziesiąt razy z nimi, nie? To już znamy ich na pamięć, mamy obcykany ich timing, możemy ich łatwiej kontrolować. Ale takiego bossa widzimy raz na rozgrywkę. I oczywiście walczymy z nimi kilkanaście razy, jak jesteśmy niezbyt ogarnięci, jak ja w tym wypadku, no to coś tam się nauczymy, no ale nie tak, żeby móc go zabijać po prostu tak, nie? Używać wszystkich mechanik. Więc to po prostu jest zawsze balans tego, co się najbardziej opłaca, tak? Dobra, dlaczego chciałem tutaj wrócić? Bo przede wszystkim ja od dwóch odcinków nie sprawdziłem sobie nowej zbroi, którą zdobyłem w wiosce. Oczywiście źle to robię, tutaj się najlepiej sprawdza zbroję. No właśnie. Maska Anioła Pustki. Nie jest zła. Jest nieco cięższa. No nie jest zła, bo wszystkie odporności idą w niżej za wyjątkiem odmrożenia. I to tak sporo niżej. Jest nieco więcej fizycznej. Zobaczę sobie tylko oczywiście, jak wygląda. Przechodzę na ciężkie w ogóle, ale tutaj pewnie teraz odzyskam parę kilo. Bo obecnie mam bardzo ciężką zbroję. Aha, nie najcięższą. O Boże, ta jest jeszcze cięższa. Serio? Oh my God. Myślałem, że chociaż będzie ładna, ale już komentowałem styl tej gry i tutaj nie ma nic ładnego, wszystko jest brudne i brzydkie. Dobra, tutaj bym odzyskał trochę kilogramów.
Tak, zszedłem do średniego. No jest, słuchajcie, nie jest zła. What the hell is on my head? Ta gra ma jakąś fiksację, wiecie, łona i te całe pępowiny i te wszystkie rzeczy takie. I widzę, to chyba ma symbolizować taką pępowinę, nie? Kurde, powiem wam, że podoba się, podoba mi się ta zbroja. Jest ciężka, nie? Tylko wydaje mi się, że oprócz tego, że jest ładna, daje cholernie złe statce, nie? Bo tak, ten kapelusik, a jakbym tak pomieszał, też nie jest źle, ale coś fajnego jest w tym hełmie. O, też mam rękawice tutaj. O Jezu, ale one są wyjątkowo już kiepskie. Myślę, że nie muszę mieć całego zestawu, bo chyba... Chyba nie ma żadnych bonusów z tego powodu, nie? Może jakbym miał szerszy wgląd, to bym wiedział. No, te rękawice są... Wiecie, nie są w ogóle w żaden sposób specjalne. Są lekkie raczej i dają ile? 37? No, to kiepsko dają, nie? Te na przykład mają... Są lżejsze i im dają więcej. No, ale nie pasują jak diabli nie pasują. Dobra. Muszę coś tutaj zbalansować. Chyba te się najlepiej komponują niż te, nie? Te są oczywiście lepsze, jeśli chodzi o armor. No tak, bo ta zbroja nie jest, zobaczcie, jest... Okej, 180... No nie, dobra, jest zdecydowanie najlepsza. Tamta moja poprzednia miała 120, więc tutaj dostaję 60 więcej, więc wszystko, co tracę na... A tracę na... rękawiczkach straciłem 40, no to tam nadrabiam, bo mam dodatkowe 60. Na spodniach straciłem coś, czy nie? Nie miałem poprzednio, nie? Tak. No na spodniach tracę najwięcej, no to jest masakra. Tutaj tracę 120, no 120, połowę mniej więcej, tak. 60-70. Ale one mnie przeciążają, tak? 16 i no nieco przeciążają. Myślę, że ugram rękawicami, nie? Czyli jak wybiorę oryginalny zestawik, dalej jestem na ciężkim, szkoda. Tutaj też dalej na ciężkim. Dalej na ciężkim. Dalej na ciężkim, niedobrze. Sposób. Całkiem nieźle. Dobra, to jest pierwsza rzecz, więc obczaiłem sobie tą zbroję. Druga rzecz. Dostałem jakieś nowe itemy inne, nie? Obviously, po walce z bossem. Tak, rozkład. To pozbierałem ostatnio. Katalizator umbralu. A nie, wymaga to. Przyzwij mgłę, która zatruwa wrogów. No wiadomo, niczego innego bym się nie spodziewał z tego obszaru, nie? T
Tak, tu mamy pamiątkę. I teraz mogę ją dać pewnie papieżowi, chyba to zrobię. Cuchnąca podkowa, Latimer dążył, Latimer to był ten nasz uciszony święty, oni go jakby poświęcili, zdaje się. Widzieliśmy w tym echo na końcu odcinka poprzedniego, nie, że zebrali się, bo tam jest jakaś głowa w tym drzewie. Podejrzewam, że ta głowa jakby jest takim strażnikiem tego ognia i trzyma tego Adyra. Jest taką pieczęcią, która go pewnie więzi, nie? Latimer dążył do sprawiedliwości nie tylko przez wgląd na innych czcigodnych strażników, lecz także obywateli Mondstadt, którzy podziwiali go za to. Kapłanka przyjęła ostateczną propozycję, jaką złożył z myślą o nich i honorowała ją, lecz tylko przez pewien czas, cokolwiek. Zakładam, że te wszystkie itemy się mi przydadzą do jakichś NPC-tów. Dam mi o nim jakiś dialog odpalał czy coś, nie? Mapa zapomnianych obszarów. Czy ja w ogóle patrzyłem na tą mapę ostatnimi czasy? Coś nie patrzyłem, wydaje mi się, nie? Barwy, dziennik. Wyżyny dzwonu. Okej. Okay. Pod drzewem przejść, jasne. Jakichś takich dwóch chłopków, iść dalej. No chyba tutaj nic skomplikowanego nie było na tych moczarach. Nie patrzyłem na tę mapę faktycznie. No, te rzecz pielgrzyma to jest taki labirynt, że to się w głowie nie mieści. Wyżyny dzwonów. A, czyli ja tutaj jeszcze nie dotarłem do tej wyżyny dzwonów, rozumiem, tak? I to ma sens, bo widzieliście, pamiętacie, że ja mówiłem, że na tej żerdzi jest jeszcze kilka miejsc, do których ja w ogóle nie zszedłem. Kilka skrótów z góry, których ja nie wiem, jak odblokować. Ale zobaczcie, jak patrzymy na układ tych map tutaj, nie? To żerdź, moczary, na której jesteśmy teraz, i potem są dopiero dzwony. To może tam dopiero pójdziemy, nie? Ciekawe. Może tak być. Tylko skąd ja tę mapę mam już, nie? Nieważne, może spadła z góry gdzieś na dół, nie? Cokolwiek. Dobra, no to chyba wszystko sobie sprawdziłem. No i teraz wypadałoby mi się, zanim pójdę dalej eksplorować, nie mam co prawda żadnych nowych run do podniesienia broni. Wydaje mi się, że warto, żebym pogadał z... Nie, to jest kapitan... Stomund, kapitan Fidelis, tak? Czyli z nim, jego też mogłem wezwać do walki z bossem. On coś ma nowego w ogóle, czy nie? Tak, co ja chcę sprawdzić, to... Several of our sacred texts tell of Saint Latimer, a noble knight, and most devout follower of Our Lady, canonized after he sacrificed himself to help show the hallowed sentinels what was necessary for the greater good. Many have given their lives to sustain the beacons, but Latimer was the first, and remains one of our most venerated figures. Okay. Our holy work continues, Lampbearer. O nie, teraz potrzebuję dwóch kwintesencji w ogóle. Nie zwiększy się ładunek, tylko procent. Tak, ostatnio też zdałem sobie sprawę, że... Odradzenie po czwarka, to już w ogóle nie wiem, co to jest. Ostatnio sobie zdałem sprawę, że wydaje mi się, że kiedy używam czerwonych krzyży w Umbralu, to leczę się mniej. Ja miałem ostatnio taką technikę kilka razy w walce z bossem, zwłaszcza, że zużyję tak w walce, podczas walki zużyję dwie, może trzy max, no Estus flaski, te czerwone krzyże. A potem sobie stawiam na Umbral, no bo koniec końców i tak jakby zjadę tego Umbralu najczęściej jednak, bo zjeżdża mi jakby, no, wchodzi ta faza, nie? No i wtedy na czarną godzinę warto mieć kilka czerwonych krzyży, nie? Ale tak naprawdę to się najmniej opłaca. No naprawdę najlepiej walczyć jest utrzymując się w Aksjomie, bo tam dostaję najwięcej HP-ków, a Umbral to jest taka po prostu ostatnia deska ratunku. Jak wjadę do Umbralu, trudno, boss mnie ubił, tak wjechałem do Umbralu, ale w Umbralu mogę życie odzyskiwać, nie? Znaczy, no nie mogę, no ale w sensie, no załóżmy, że zjedzie mi do zera, czyli mam zero pasek, Umbral daje mi połowę, atakiem nabiję sobie cały, więc mogę jeszcze cały pasek i ostatnią szansę na walkę z bossem odzyskać. Z kolei leczenie się w Umbralu daje, chociaż nie,
ono chyba daje tyle samo życia, co w Axiomie, tylko że ono dalej go dzieli na pół. Każde życie odzyskane chyba w Umbralu to jest połowa życia, a połowa tego zanikniętego życia, które trzeba odzyskać atakiem. Chyba tak, to dlatego mi się wydaje, że jest mniej, ale wydaje mi się, że nie jest. Dobra, muszę to przeuważyć, ale wydaje mi się, że właśnie tak jest. By sobie nie miało znaczenia wtedy. Tak, mogę z nim porozmawiać, mam dla niego nowy item. Różaniec. To już miałem wcześniej, no ale chyba nie gadałem z nim do tej pory. Vanguards are well versed in infiltrating secluded and hostile territories. And Mondstadt is certainly both. Let the presence of this rosary serve as a reminder to you that wherever sin may fester, it will always be found and expunged by the Dark Crusaders. You serve a higher purpose, Crusader. Czyściciel. Ma fajny hełm. Nie miałem tego chyba wcześniej tutaj, nie? A może ja zdobywam nowe itemy tutaj, nowe sety. W miarę jak zdobywam te itemy, typu różańce i tak dalej, to dostaję te seciki tutaj, żeby sobie wykupić. Na przykład to jest bardzo fajna zbroja. Co prawda mam teraz nową, więc na razie sobie odpuszczę. Ale ten hełm zwłaszcza taki trochę mi przypomina Saurona, nie? Z Władcy Pierścieni. Bardzo fajne rękawice. Ile ważą? Dużo. Spodnie neofity, nogawice czyściciela. No wszystko jest takiej średniej ciężkości, oprócz zbroi, która jest mega ciężka i gorsza niż ta moja obecna. Średnie okrycie tu. To jest średnie? Serio? Okej. Okay. Ciekawe, to sobie jeszcze przypatrzę co... Strive in darkness, you serve a higher purpose, Crusader. Na pewno mam kilka rzeczy do... do sprzedania. Wszystkie te kije tutaj, włócznie. Dużo to nie jest żywotności, no ale niech będzie. Tarcza 6-6, tarcza 7-2 to zostawię, tarcza to... Odzyskaj zanikłe. A, no tak, to jest moje nowe oko, które może sobie faktycznie też potestuję, bo to obecne, które mam, nawet nie wiem, czy coś mi daje, szczerze powiedziawszy. Tutaj mam, może te buty nie potrzebuję mieć podwójnie. Mam coś jeszcze podwójnego? Chyba nie. Okej. Okay. Mam trochę czaszek, ale zachowam sobie na sytuacje, kiedy ich potrzebuję, a nie tak po prostu o, bo mi się podoba. I tak nie wymuszę nimi, chociaż może by wymęczył level, ale to nie potrzebuję tego robić obecnie. Dobiłem sobie dwa teraz z bossem. Okej, to jeszcze przejdę się po tych pozostałych kupcach. Tak, i też jak... przejrzałem sobie tych wszystkich sojuszników, których mogę przyzwać do walki z bossem, to zauważyłem też, że... trochę przy walce z bossem też poużywałem sobie różnych soli. Mogliście widzieć, że potem przy montażyku zgonów, nie? Sobie czasami moje miecze się świecą na różne kolory, no bo korzystałem z soli, zawsze trochę więcej zniszczenia, nie? I ja nie używam ich na walce z mobkami, a po co mają leżeć? Słuchajcie, wiecie, to jest ta sytuacja, że chomikujemy te itemy do samego końca gry, a one są po to, żeby ich używać, nie? A nie trzymać na czarną godzinę i potem się męczyć. Te wszystkie rzeczy sobie tutaj pozostają, bo one się wydają ważne. Te wszystkie oczyszczające balsamy i tak dalej, to leży i wiecie, i przeszkadza, i robi spam, dopóki się nagle nie przydaje, tak jak zatruli mnie i mam mało życia i zaraz mnie zabiją. Z tego powodu już tak mi się stało ostatnio, więc sobie je zostawiam. Chociaż to krwawienie uodparniające, może uodparniające na krwawienie może sobie schowam, nie? I tylko wyciągnę na... Leczące statusy to jest naprawdę warto mieć.
neutralizujący i, bo to jest przełącz panela. Skrzynia. Balsam leczący krwawienie zapewniający. No tak, to lepiej mieć przy sobie, a tylko leczące sobie przenosić. Jajaj. Lecz, tak, to dam sobie tutaj. Leczy, ale nie mam innego. Leczy zatrucie, a to leczy i zapewnia odporność. Tak, to sobie wyrzucę, dobra. No bo to, co leczy i zapewnia odporność, jest lepsze niż to co tylko leczy, nie? Więc no, nie muszę wszystkiego. Tobie nie ufam. Aż podejrzany wąsik. Dałeś mi jakiś klucz jakiegoś odosobnionego regionu. Jestem przekonany. Miecz czcigodnego rycerza. To mam takie już, nie? Stara pika. O, wiecie co? Bo ja mam tutaj deficyt tej amunicji, to chyba sobie ten mój taki nikłą ilość dusz poświęcę na wykupienie. Strasznie drogie, 500, serio? Kamień zdrowia kosztuje 200. No ale to na przykład ta siekierka to jest dosyć istotna rzecz, którą mam w moim oranżu, ona mi czasami naprawdę dużo daje. Hełm czcigodnego rycerza, hełm piechura. Nie, to są, tutaj nie mam nic nowego, to są stare rzeczy. Ale wydaje mi się, że ten czyściciel, czy jak to tam było u papieża, to nowa rzecz jest. Ciekawe. Jeszcze wskoczę sobie może do... No bo co, mam jakąś runę? A niech nie mam. Nic takiego nie kojarzę, żebym pozbierał. Nic nie mam. O, myślałem, żeby wypróbować kuszę, tylko teraz, kurde, no wyzwałem się. A nie jest taka droga. Kusza kosztuje tyle, co jeden worek z amunicją prawie. Cholerka. No bo łuk się mi nie sprawdzał, ale też łuk skaluje się ze zręcznością, a kusza skaluje się z siłą. To teoretycznie do mojego buildu powinna być kusza, tylko co to daje, co to zmienia. Ale chciałbym zobaczyć, jak działa, czy na przykład strzela szybko, czy strzela raz, a godnie, bo to mi by się przydało bardziej, nie? Łuk jakby był ciężki, a wymagał ode mnie tyle samo strzału, żeby zabić co siekierka. To bez sensu go nosić, bo mi tylko blokuje wagę. Muszę mieć lżejszą zbroję wtedy. A, to będzie jeszcze cięższa waga 8. No, to nie jest dobry pomysł, żebym miał kuszę. Nie chcę jej używać faktycznie, tylko mieć taki, wiecie, zapas, nie? Tak naprawdę najlepiej mieć na dystans magii jakieś jedno czy dwa zaklęcie, bo to najlżejsze jest te katalizatory i tak dalej, to najmniej ważne, nie? Dobra, nic tu nie ma. A, mogę sobie zmienić oko umbralu jeszcze, nie? Ktoś tutaj nowy? Dołączył? Nie wygląda. Odrodzenia. To jest to, co mogę u Piety zrobić, ale co to daje? A czy to aby nie jest respect item? No tak wygląda, czy nie mogę tego. Mści się za zabitych heraldów latarni, by zdobyć więcej. Tak, czyli to jest coś, co jest do multiplayera, nie? To jest jakiś rodzaj koopu tutaj chyba, nie? Bardziej niż PvP, bo to jest, kiedy się mszczę, czy kiedy widzę te czerwone latarnie takie, i czyli tam giną, wiadomo, to są te miejsca pułapek, tam giną gracze, to w jaki sposób się muszę zemścić, czyli zabić danego pewnie wroga, który może ich zabił. I wtedy zdobywam pewnie te oczy, które tutaj mogę potem przehandlowywać na itemy. No jest tutaj cała mechanika, której ja na razie unikam. Może sobie z czasem, może pod koniec przy endgame'ie, nie włączę sobie ten multiplayer, nie? Na razie nie chcę, żeby mi jakieś inwazje czy inne badziewia przeszkadzały. I tak jest tutaj strasznie dużo nowości i nowinek i te obszary są mi nieznane przy pierwszym
blind playthrough, nie? Więc to na razie może faktycznie ustawiam tak, jak jest. Ale wydaje mi się, że Poczwarka Odrodzenia to jest coś, co brzmi jak coś, co odrodzi mnie, zresetuje mnie, nie? Czyli da mi respect. Ale to dobrze wiedzieć, że tu jest. A może też znajdę ją w świecie, nie? Dobra. Cześć, Mowgli. A key to shadowed halls of the past. Their delights now yours to indulge in, bearer of the lamp. What? Jakich delights? Dajesz mi coś? Daję mu tą misję, którą zdobyłem. To było na samym dole żerdzi, tam była taka grupa ciem w kółeczku wokół tej misy. Myślałem, że one wszystkie się aktywują, jak mu zbiorę. Nic mi nie dał nowego, nie? Ale tu chyba nowe są rzeczy. Zaoferuj wspomnienie. Ulepsz latarnię, umieść oko. A czy mogę ulepszyć latarnię? Nie, bo to... Tak, to jeszcze mi się nie zebrałem chyba żadnego przedpotopowego, może jedno przedpotopowe dół, to zebrałem chyba jedno. Było tam chyba gdzieś na dole tej twierdzy, pod mostem. Umieść oko, to chcę zmienić. Tak, teraz mam coś, co wykonanie uniku w odpowiednim momencie zadaje wrogowi obrażenia. No, brzmi super, ale... Nie zauważyłem, żeby to coś mi dawało. Natomiast tutaj, nie tutaj, tutaj. Odzyskaj zanikłe zdrowie zabijając. Wydaje mi się, że jeśli to działa tak, jak muszę to sprawdzić, jak myślę, że działa, to wiecie, jak na przykład teraz mam pół zdrowia, bo pół jest zaniknięte przez to, że przeszedłem do Umbralu, nie? No to odzyskuję je trafiając. Wydaje mi się, że jak użyję potężnego ataku, ciężkiego ataku, to odzyskam od razu całość, co byłoby super, nie? Muszę to sprawdzić. Zaoferuj wspomnienie. O co? Wow. A to jest to, co myślałem, że jest. Słuchajcie, widzicie, strzępki Umbralu, które ja wcześniej sprzedawałem za marne pieniądze. Wiedziałem, że trzeba chomikować takie rzeczy. Mogę tutaj przemieniać na fajne zbroje. I szczerze powiedziawszy, mam seć okej, broń jest najdroższa. A to co jest? Oszczebla Timera? To jest... tak, to jest czar. Czyli broń, tarcza, rękawice bez hełmu, to akurat jest, nie? To szczerze powiedziawszy, mam 20, to stać mi na jeden zestawik zbroi. No wiecie, dopiero co zdobyłem fajną. Kongregacja ciała. Fala ciała, to jest tylko czar. I pamiątkowa włócznia świętego Latimera. A, pewnie Latimer może walczył z kongregacją, nie? I on dlatego ją posiada, ale strasznie droga. Ale to jest pewnie mocna włócznia. Stopień zanikania i fizyczne. Ale wymaga blask, to nie dziękuję. Skaluje się z siłą, to byłoby spoko. Włócznie te są też fajne bronie w Souls-like'ach, bo cały czas masz kroku na dystans. Ale to jest mieszanka wiary i siły. Dla takiego paladyna bardziej. No i zobaczmy, co mamy od piety. Miecz piety. Blask 25. Ajajaj. Błogosławione odbicia. Przez wyświetliste kopie piety. Fajne. Stać mnie na prawie cały zestaw zbroi. Rękawy piety. Zbroja piety. Fajna jest. Świętość 210. Holy shit. Jest nieco słabsza niż moja obecna. Z tego co pamiętam ma 180, ale daje cholernie dobre inne odporności. Hełm jest taki sen. Wszystko jest oczywiście we krwi. Kiedy rozkwit mocy młodej piety przerósł nawet oczekiwania czcigodnych strażników, opowiedzieli dziewczynie historię o jej cudownych narodzinach i matce
Rejłony zostały upełnione boskim światem przez samego Ryusa Cywieśniowa i cudownie wolności. Widok skrzydeł Piety rozbudził wiele serc czcigodnych strażników na polu bitwy, wzmacniając ich zapał. Okej. Okay. Stać. Hełm mi się najmniej podoba. Tutaj nie mogę poczytać o zbroi i o rękawicach też. A ten miecz, ale 40 to jest cholera dużo. Plus blask 25 wymaga, nawet siły nie wymaga ten miecz. To jest też takie typowe paladyna. Nie? No, Pieta jest typowym paladynem. Średnie tutaj wszystko jest. Dobrze wiedzieć, że tutaj to wszystko jest. Będę teraz wiedział, że te pamiątki, które dostaję po bossach, to jest secik dla molu. Fajnie. Odkryłem coś nowego. Latarnię mogę ulepszyć. Oko sobie zmieniłem. A coś mogę kupić nowego. Poczwark. Służy do podobnego przydzielenia. I właśnie o tym mówiłem i właśnie to tutaj mam. Ale... bo ja myślałem, żeby sobie zrespekować na albo zręczność, albo jakąś którąś z tych magii, nie? Nasiona kosztuje 1200, muszę sobie kupić kilka, żeby mieć zawsze zapas. Odkrywanie możliwości zemsty, tak? Czyli to oko muszę użyć, żeby przeprowadzić zemstę i za to przeprowadzoną zemstę dostaję te inne oko, żeby... Okej, wszystko wiem. 8000, to jest dużo, to jest jeden boss. Ale jakbym nagle zapragnął respeku, bo ta siła to po prostu najnudniejszą opcję wybrałem. Tutaj nic nie jest na siłę w tej grze. Parę rzeczy, ale są w ogóle nieatrakcyjne. A wszystko inne jest na blask i na piekło najlepiej i na mieszankę obu, bo to jest ta magia, nie? Że jakby jest piekło i to jest ten ogień. Blask, czyli taki typowa wiara, a inteligencja, czyli taka magia, to jest ta związana z umbralem w tym wypadku, to jest połączenie piekła i blasku. Trzeba wszystkie te czary, zobaczcie, wymagają, widzicie, i blask, i piekło. Czyli albo mogę iść w samo piekło i mieć tylko ten ogień, albo mogę iść w sam blask i mieć tylko te moce boskie, albo mogę łączyć obie te rzeczy i być takim, wiecie, neutralnym Grey Jedi, powiedzmy, i mieć dostęp do tej takiej magii umbralu, nie? Okej, okay, czyli wiem, gdzie mam respekt. Gdybym nagle chciał pójść sobie w magię, to wiem jak. Wiem, gdzie mam fajne itemy od bossów, tutaj. I wiem mniej więcej, jakie są ceny. Mam obecnie tyle, że jeden taki zestawik bym sobie mógł kupić prawie. Nie mam prawie na jeden. Ale może sobie poczekam na trochę więcej. To się chyba też da kupić, nie? U niego. Tak. Nie wiem, czy to jest te, które sprzedałem w ogóle. Dlaczego są tylko 3? Za 1000, no. Czyli taka jedna zbroja kosztuje 10 tysięcy. Jak kosztuje 10, to 10 tysięcy. Jak miecz Piety kosztuje 40, no to jest 40 tysięcy. Żeby ktoś, to jest w cholerę dużo. Na tym etapie to jest jakieś 8 poziomów. Może to jest coś, co się później wykupię. Znaczy, że dostaję w miarę często, nie? Nowe. Na przykład teraz mam cały nowy secik, jeszcze się na nim nie zdążyłem nacieszyć, to nie będę nic kupował teraz. Dobra, to wychodzę stąd. Dużo rzeczy się dowiedziałem. Mam respekt, mam nowe itemy po bossach. Czas, no niedużo, ale może wrócę sobie, chcę się przekonać, czy faktycznie przejdę na drugi brzeg tej wioski, idąc tutaj od tego drzewa. Tak, jak patrzę się na te pozostałe 4,
Może wieża dzwonów to jest ten na tej wieży, ten najwyższy, nie? Ciekawe, czy gra się kończy po zabiciu tej piątki, czy... Czy to jest tylko taki pierwszy etap, trochę jak odblokowanie jednego i drugiego dzwonu w Dark Soulsach, nie? I potem przejście do Anorlando. No też ten pierwszy akt jest najbardziej... bardziej dopracowany na Arcosach, te późniejsze to takie łapu-capu trochę, w porównaniu przynajmniej z pierwszym, nie? Tam widzicie, to jest, wydaje mi się, miejsce, ale to znaczy, że tutaj jest miejsce, gdzie giną gracze, to zaraz to jest jakaś pułapka. Muszę się przypatrzeć, czy tam coś siedzi. Nie widzę. Czy ja mogę zrobić echo w ten sposób? Nie, muszę przejść do Umbralu, tak? A czy jest gdzieś wyjście z Umbralu? Dobra, wyjdę sobie gdzie indziej, wiem, gdzie sobie wyjdę. Hello, little friend. Do you want to play? I know some fun games. Are you hungry? What do you eat? You're smelly. Maybe I should give you a bath. To dziecko ma pazury i ma ogon, więc zresztą w pewnym bramu. Dobra, idę. A miałem przetestować cholera, czy ciężki atak odzyskuje całe zdrowie. God damn it. Okay, ale to daj mi kilka cennych w ogóle takich tipów do rozgrywki. Tak, przede wszystkim na przykład te echa to na mnie były wcześniej tylko takie zrzuty loru, nie? Że o, dowiaduję się czegoś o świecie. Ale teraz widzę, że one też dają strzępki Umbralu. Teraz wiem, do czego strzępki Umbralu służą i służą do bardzo fajnych zestawów i broni od bossów. Więc fajny w ogóle tutaj jest progres. Teraz fajny mam motywację, żeby... dzień dobry panu. Jest to dziecko? A nie, to jest mój kolega handlarz. Kurde. Szczątki tutaj są, a ja się wracałem jak głupi. No ale to wytnę. Dzień dobry, panie. I intended to see if the ones who inhabit this swamp might be potential customers, but they seem quite focused on heads, including the removal of them. So I thought it best to keep my distance in case they took a liking to mine. Not that many ever have with this face, huh? It's an odd light that burns in your lamp, friend. Of course, in the darkest moments, the only light you ever really need is the light of Aureus. He watches over his followers. He just does so in curious ways sometimes. Mm-hmm. Hello again, friend. Tak mówisz. May your path be blessed. It's an odd, of course, the only light he watches. No tak, bo to moje światło z latarni to jest światło Umbralu, nie? To jest heretyczna magia, z tego co kojarzę. Przynajmniej według tych wyznawców Oriusa, nie? Bladego rzeźnika, no tak. Tamte ziarno, no ale wiecie, no zawsze jest tak, bezpiecznie chyba założyć, że po każdym bossie są jakieś szczątki, nie, więc...
Znaczy tak, wiecie, walczysz z bossem, masz, ja miałem tyle życia, tak? No to pierwsze, co chcę zrobić, to się odnowić i no nie, wyskoczy na mnie nagle coś za rogu i zginę, nie? I do widzenia, muszę powtarzać obszar. I jeszcze tracę moje 10 tysięcy czy ileś tam dusz, nie? Więc użyć, wykorzystać duszę czy tam żywotność, jeszcze może się przenieść do bazy, nie? Pogadać, podlokować nowe itemy. Tutaj fajne światło jest. Więc mogę docenić. No oczywiście jest niby z jednej strony fajna, a z drugiej strony oczywiście stara, brudna i poszarpana z tymi szmatami wokół, nie? No tak. Ziomeczek tutaj próbuje się dogadać z tubylcami, ale są niezbyt skorzy do rozmowy. Tu mam drogę na wprost w kierunku, wygląda twierdzy, a tutaj w lewo chyba jak pójdę, to może wrócę do wioski, nie? Powiedzmy. Zwiększa współczynnik blasku i piekła o 1, no. No, dobrze wiedzieć, jakbym potrzebował do jakiejś broni czy coś, ale... W ogóle powoli muszę kończyć odcinek, tylko chcę się przekonać, czy faktycznie jestem w stanie wrócić. 3 kamienie zdrowia, o wow. Jeszcze silniejsza opcja, nie? What? Oj, gro, jesteś tak creepy. Jep, jestem dokładnie tu, gdzie chciałem być. Okej, okay, super. To kamień z serca, bo mnie to tak gryzło. Ale myślę, że podejmiemy się tej eksploracji oczywiście w kolejnym odcinku, więc wrócę sobie do szczątków. No tylko muszę pokonać tę grupkę, która mi i tak zżarła więcej życia niż tu wskazane. Żeby tutaj wrócić, dokładnie. Zaczniemy sobie od szczątków na świeżo. Wrócimy do wioski, a potem mamy też drogę tutaj, więc to zakładam jest progres, nie? Może to jest właśnie ta droga na ten szczyt wieży dzwonów czy coś, nie? Albo nie. Nie jestem w sumie pewien. O nie, to są te... O, mam te nogawice założone, gdzie jestem boso. God damn it, nie może tak być. O, ludzie. 130, a to jest ile? 66, czyli potrzebuję odzysku. Tutaj nie, tych nie mogę mieć, tych tam muszę mieć, tak? Więc te mają 118. A jak założę te, to jest powiedzmy 60. Czy mam rękawice, które dają mi... Na przykład to daje mi więcej niż 60, czyli i tak wyjdę na plus, jeśli chodzi o obrażenia, wciąż jestem ok. No dobra, nie podobają mi się, co prawda, ale niech. Czyli tak, tutaj zmienimy troszkę nasz
nasz wygląd jeszcze raz. No, ale o wiele lepiej. Nie można być bossem takiej zbroi. Okej. Mamy upgrade do wyglądu po raz kolejny. Nie ma cholera opcji, która sprawia, że czyści mi tutaj ten mój pasek. Nie chcę mieć rzeczy innych niż leczenie tutaj. No dobra. Co prawda odcinek, gdzie bardzo niewiele się działo, jeśli chodzi o walkę, no ale ostatnio bardzo się dużo działo z kolei z bossem. Ale dużo się dowiedzieliśmy. Wiemy, jak zrobić respec. Super. Trochę rozkminiłem sobie, jak może działa ten system mszczenia graczy i benefity z niego. No i przede wszystkim wiem, co z tą misą. Dałem ją molu. I dzięki temu mam dostęp do fajnych itemów od bossów, co też jest trochę exciting, ale pozbieram sobie tych strzępków trochę jeszcze, żeby na przykład sobie taki zestawik piety wziąć, nie? Ta broń nie wygląda fajnie, tylko że wymaga blasku, ale mogę zrobić respec. Wiem też, że mogę zrobić respec, więc trochę mógłbym sobie pofarmić, zrobić na przykład tak 16-20 tysięcy żywotności, kupić ze 3 takie i spróbować kilka buildów, nie? I która mi się podoba najbardziej. Bo mam już na tyle itemów i jakby progresu, że byłbym w stanie zrobić jakieś buildy. Mam trochę czarów, mógłbym parę też kupić, nie? Zobaczyć, jak działa blask, zobaczyć, jak działa piekło i zobaczyć, jak działa magia umbralu. Więc może sobie to faktycznie kiedyś tam zaplanuję. Ale na razie w sumie intryguje mnie gra. Na razie intryguje mnie bardziej robić progres, eksplorować. A ten build, który mam, jest functional, nie? W sensie walczy z nim i jest okej, okay. Nie jest jakiś mega hiper ciekawy. Dają mi te miecze krwawienie, jestem takim pojemnikiem trochę na siłę, trochę na zręczność, bo mam jakby, nie mam super ciężkich broni ani zbroi, raczej takie średnio ciężkie, nie? Jestem gdzieś pomiędzy, no i teraz trochę poinwestuję w tą zręczność, żeby tych paru tych ciężkich mieczy poużywać. Może jak ciężkie miecze okażą się fajne, to jednak zostanę przy tym bildzie, a jak się okażą niefajne, to i tak będę chciał zrobić reset, bo zainwestowałem tą siłę, zainwestowałem tą zręczność i nic w sumie mnie nie ciekawi w tym, nie? Także zobaczymy. Dzięki za dzisiaj i do następnego razu. Dzięki, że jesteście. Kronikarki i kronikarze. Niech moc giczyzmu będzie z wami. Kciukujcie, komentujcie, subujcie i sztosowego tygodnia.